cierpliwy, jak matka dla dziecka. Ty się nie gniewasz, gdy upadam, i zawsze pomagasz mi wstać. Więc drodzy Państwo, jedna rzecz, z którą moglibyście w ogóle pójść gdziekolwiek, jakby została wam w głowie jedna najważniejsza rzecz, to jest nie wiedzieć. Nie wiedzieć jest lepiej, tak? Przestańmy tyle wiedzieć. Jakby w ogóle zapomnijmy o wszystkim. Ale jak to, Tomek, jak to? Dzieci właśnie doświadczając tej służby w okienku nauczyłem się, że lepiej jest nie wiedzieć i lepiej jest pytać. I to chodzi, to jest taki niby frazes, ale jak to nie wiedzieć w takiej sytuacji? No przecież rodzic to jest ten, który wie. Że dziecko potrzebuje tej wiedzy. No tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony może warto byłoby się nad pewną rzeczą zastanowić, bo my robimy taki kurs pod taką nazwą, która już jakby definiuje to, o czym dzisiaj będziemy mówili, wszechwiedzący, słodkopierdzący dorosły. Tak, i ten kurs wszechwiedzący, słodkopierdzący dorosły jest takim kursem, które jest hasło, które usłyszałem od dzieciaków z okienka, o nas dorosłych, o nas rodzicach, tak, że my wszystko wiemy, że nasza wszechwiedza jest tak duża, że generalnie nie ma miejsca na nową wiedzę. A ja chciałbym się dzisiaj, drodzy Państwo, rozpocząć takim pytaniem. Jak my spróbujemy zagadać z naszymi dziećmi, żeby wciągnąć je do rozmowy, bo jak jeszcze były małe, to jeszcze tak mówiły i jak im zaczynają rosnąć, tym mniej jakby tych słów słyszymy od nich, troszeczkę próbujemy je wciągnąć do rozmowy, dowiedzieć się, co tam się dzieje, jakimi zdaniami próbujemy zagadać do naszych dzieci. Co tam w szkole, tak? Jak tam w szkole? I 7 miksów, dobra, moi nie odpowiada, co tam w szkole, dobrze. Jakimi jeszcze hasłami próbujemy zagadać? Co jadłeś? Dobra, okej. Okay. Co u ciebie słychać? Jak się czujesz? Tak. To już troszeczkę rzadziej, tak? I generalnie słyszymy zdanie złożone, zdania wielokrotnie złożone, które opowiadają, siedzimy, nie, słyszymy dobrze, ser jadłem. Tak? I to są jakby takie odpowiedzi, gdzie dzieciaki mówią, że my się dziwimy, że one tak odpowiadają, a one słyszą, że my wcale one nie pytamy, one nie pytamy, tylko pytamy o siebie, bo ta nasza wiedza jest taka troszeczkę większa i próbujemy je wciągnąć. A mam taki eksperymencik, chciałem na początku zrobić. Jakbyście, drodzy Państwo, pytali o właśnie chcieli zagadać, gdyby się wydarzyła taka rzecz. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jutro rano budzicie się i macie totalny zanik pamięci. Pamiętacie tylko imię swojego dziecka, znaczy wasze dziecko was dokładnie pamięta, ale wy pamiętacie tylko imię swojego dziecka i to, że bardzo mocno je kochacie. Tylko te dwie rzeczy pamiętacie. I niczego więcej nie pamiętacie, co lubi jeść, jak lubi spędzać czas, nie pamiętacie niczego kompletnie, co go interesuje. Totalny zanik pamięci. I teraz jest pytanie, od jakiego pytania rozpoczęlibyśmy taką rozmowę. Wstajecie, widzicie dziecko, pamiętacie, że ma na imię, pamiętacie, że bardzo mocno je kochacie i nic więcej. Od jakiego zdania taką rozmowę moglibyśmy zacząć? Albo pytania? Tak, wiem, że ciebie kocham. Dobrze, jakim jeszcze? Tak. Opowiedz mi o sobie, dobra. Jak nie usłyszałem? Gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Tak, to dobre zdanie. Gdzie jest tata? Co się dzieje? Dobrze, ale mówię jakby tak. Jakim jeszcze? Ale tak. To mogło być ratunku, gdzie jest tata. Ale jesteście jakby, załóżmy, że jesteśmy świadomi tego, tak? Świadomi tego, że no po prostu zanik pamięci. Wiemy, gdzie jest tata. Wiemy, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Jest nam tutaj dobrze. Jakie to mogły być jeszcze pytania? Nie wstydźmy się. Tak, czego na przykład o tym nie potrzebujesz? Dobra. Kim jesteś? Tak. Co masz ochotę zrobić? Tak, jak chcesz, żeby było? Pozwól mi siebie poznać. Jak lubisz, żeby o ciebie dbać? Jak lubisz być kochany? Jak być z tobą, kiedy jesteś wkurzony, zły, smutny? Wiecie, ja mam duże wzruszenie. Pamiętam, jak te zdania po raz pierwszy o te zdania zapytałem mojej córki. Wydawało mi się, że wyjdę na głupka, wiecie, że mnie wyśmieje. Pomyśli, tata, po tylu latach? Naprawdę? Daj spokój. Wyluzuj, ojciec, co bierzesz? Daj mi namiar na swojego dealera. Nie? Co ty opowiadasz, chłopaku? Nie? Więc ja naprawdę taki spocony, przestraszony, kurczę, co moja córka w ogóle, co ona, jak ona w ogóle na to zareaguje? Powiem wam, że to była najbardziej wzruszająca rozmowa, jaką pamiętam. Tylko żeby nie było, że jestem idealny, naprawdę, nie. Jak wiecie, to jakby ten wszechwiedzący, słodkopierdzący, to ja byłem w Polsce na pudle, pierwsze, drugie albo trzecie miejsce. Ja naprawdę wiedziałem wszystko, wiedziałem lepiej. Z taką świadomością, że ja naprawdę wiem, no bo żeby ci córcia pomóc. Dzisiaj Ania ma 17 lat.
pamiętam, że jak zacząłem słyszeć, ja to tak nazywam ten okres w moim życiu, miała 8-9, więc do tamtego momentu jej totalnie nie słyszałem. Więc zobaczcie, gdybyśmy mieli taki zanik pamięci, nie zapytalibyśmy, jak było w szkole? No raczej nie. Co dzisiaj zjadłeś? Znaczy ewentualnie, czy nie jesteś głodny. Ale zobaczcie, jak to inne są pytania od tych, które mamy gdzieś w głowie, w którymi próbujemy rozpocząć. Dzieci bardzo często mówią nam takie zdanie, że my wtedy nie pytamy o nich, tylko o miejsce. Że nas nie interesuje, tutaj Bogdan też o tym wspomina właśnie, że ich nie interesuje w tym momencie, co one czują, jak im jest, tylko po prostu pytamy o miejsce, a później niestety popełniamy masę błędów atrybucji, zakładając, że wiemy, o czym mówią i zaczynamy się do tego odnosić. Więc ja właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że nie widzieć jest lepiej. I to niewiedzenie, chciałbym tym niewiedzeniem Państwa zarazić. I jeszcze taką jedną rzeczą, żeby to było takie wprowadzenie do tego, to mam do Państwa takie pytanie. Pytanie, które kiedyś bardzo mocno mnie ujęło. Drodzy Państwo, biorąc pod uwagę związek, jeżeli ktoś jest w związku, jakimkolwiek, tak, to pytanie, kochacie czy jesteście zakochani? Teraz, poczekaj, bo patrzy. A jak jest dobra odpowiedź, Tomek, bo żona z boku siedzi, więc powiedz mi, jaka jest dobra, żeby nie było, że później wyjdzie zła. Ale drodzy Państwo, zobaczcie, tutaj chodzi o to, jak kiedyś mój mentor zapytał mnie, Tomek, kochasz czy jesteś zakochany? Ja odpowiedziałem, no Antoni, oczywiście, że kocham. I wtedy to był Tomek w dziwnym miejscu, to sobie wyobraźcie, że wchodził Tomek i ta hala nie obejmowała. Znaczy, jeżeli wyobrażymy sobie tą przestrzeń, to ja się nie mieściłem, było tylko moje ego, więc to był Tomek w tamtym miejscu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj jest w innym, ale to jakby nie mi oceniać, więc ja mówię, oczywiście Antoni, że kocham, a Antoni powiedział, to szkoda. Ja mówię, czemu szkoda? Jak to szkoda? To była zła odpowiedź? Ja chciałem dobrze odpowiedzieć, tak? Bo to, o czym też wspominał Bogdan, że my za tą zauważalnością, za tym, jak jesteśmy wychowywani w różnym systemie, jesteśmy jakby, biegniemy za tymi okruchami zauważalności, za tym, żebyśmy odpowiedzieli dobrze, że ta odpowiedź była poprawna, bo ta niepoprawna, to nie chcemy do niej w ogóle jakby dopuszczać, że to my, ale biorąc pod uwagę, drodzy Państwo, taką sytuację właśnie, to ja mówię, no ale Antoni, w takim razie o co ci chodzi z tym zakochany? On mówi, no bo zobacz, ile rzeczy przestałeś już robić, a robiliście ze swoją żoną, jak byłeś zakochany, tak? No i ja mówię, no to był taki stan przed tym, jak powiedzieć sobie tak, to pamiętam, że wtedy, no czego ja nie robię. I wiecie, i chodzi o to, że my pewne rzeczy przestaliśmy robić. Ja dlatego o tym mówię, dlatego żebyśmy mieli też, bo to będzie w kontekście relacji z naszymi dziećmi, z tym, o co dzieciaki nas proszą. Ja zaraz powiem o takich ważnych punktach fundamentu. Więc powiedzcie, czego już nie robimy, a robiliśmy, bo już tylko kochamy. Nie ujmując temu słowa niczego, tak? Co robiliśmy wcześniej, a już tego nie robimy, a fajnie byłoby może do tego wrócić. W takim stanie zakochania, co się robiło? Zachwycało się tą osobą. Dobra, co się jeszcze robiło? Więcej się przytulało. Czasu się więcej spędzało. Dobrze. Co jeszcze? Słuchało się. Ja pamiętam, jak moja żona, bo ja się zapytałem, jak ona powiedziała, Tomek, ja pamiętam, jak ja lubiłem z tą za rękę chodzić. I mówię, za rękę? Tak. I wiecie, pamiętam, jak ja przeżywałem Gehennę, jak miałem ją zapać za rękę. Pamiętam, po tylu latach ślubu na mieście, to trochę głupio. Tak, no to jak tą złapać ją za rękę? No tak idę, wiecie, próbuję, tam muskam ją po tej ręce, ale tak, że niby nie, ona, wiecie, chlap, ja idę, wiecie, i idę taki sztywny, spocony, wiecie, patrzę, wiecie, wtedy, no był taki dziwny moment w moim życiu, no, lepiej o nim nie wspominać, ale no dziwny taki, gdzie ja się wstydziłem tego, gdzie i jak jest, więc pamiętam, jaka ona była szczęśliwa. Wiecie, to jest kwestia taka, zachęcam was w ogóle, jeżeli chodzi o takie związki nasze gdzieś ze sobą, zachęcam was bardzo mocno do tego, żebyśmy właśnie może przypomnieli się, czego już nie robimy, a robiliśmy, jak byliśmy zakochani, tak? Więc chodzi o to właśnie, to te wyjścia na randki. Tomek, ale jak na randki, wiesz, czwórka dzieci w domu, nie ma jak mam wyjść na randkę? Tu wiecie, to nawet randka może być, wiecie, spacerem gdzieś tam obok domu, to nie musi być jakieś huczne wyjście i tak dalej, ale może jest jakaś rzecz, którą robić, a już przestaliśmy, bo już tylko kochamy, nie ujmując nic słowa kochamy. Kochać, tak? Bo to jest bardzo ważne. Moi drodzy, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że my jakby, zobaczcie, żyjąc w związkach, żyjąc z naszymi kochanymi dzieciakami, tak bardzo jesteśmy pewni tego, że my je znamy, tak bardzo jesteśmy pewni tego, że my wiemy co i jak, że znamy pełną instrukcję obsługi do nich. A ja chciałem dzisiaj właśnie pokazać wam, co one mówią, co my przegapiamy i na co w ogóle było warto by zwrócić uwagę, żebyśmy pewnych rzeczy nie przegapiali, bo to po prostu dla nich jest bardzo ważne. Więc
taką pierwszą rzeczą, o którą proszą dzieciaki w okienku, i to jest 7 na 10 rozmów dosłownie, to proszą nas o coś bardzo banalnego. Proszą nas o jedno zdanie. To zdanie brzmi tak. Mówią: panie Tomku, proszę powiedzieć mojej mamie, mojemu tacie, żeby pozwolili mi dokończyć zdanie. I my mówimy: dobra, ale co ci weszło? Głębiej wejdźmy, głębiej tam, co tam pozwoli dokończyć zdanie, wejdźmy głębiej, porozmawiamy głębiej. A tutaj chodzi o to, że wiecie, że początek był taki, że dzieciakom bardzo mocno tego brakuje. I wiecie, jak my się zastanawialiśmy, dlaczego tak jest. Jak ja rozmawiałem z moją córką, to moja córka powiedziała: wiecie, moja córka jest bardzo bezpośrednia, więc ja mówię, wiecie, to ćwiczy mnie tak fajnie w tym cudowno. Mówi: tata, bo ja, wiesz, jak ja do ciebie mówię, jak widzę, że ty się skręcasz, bo cię w środku skręca, bo się nie zgadzasz ze mną, to co ci mówię, ale pozwolisz mi dokończyć to zdanie, to mam takie bardzo dziwne uczucie, że ty mnie naprawdę zrozumiałeś. Nie wiem, o co chodzi, bo nieraz dopytujesz te swoje pytania o swoje, nie o moje, nie ujmując ci nic, tata, ale nędznie pytasz, nie? Więc chodzi o to, że wtedy pytasz, ja wtedy czuję, że w ogóle nie o mnie mówisz, tylko o sobie i chcesz wiedzieć o siebie, i wtedy mi się już nie chce gadać, ja mam wrażenie w ogóle, że mnie nie zrozumiałeś. Ja za chwileczkę to dokładnie tak opiszę, żebyście mogli zrozumieć to. I wiecie, to dokończenie zdania dla dzieci jest bardzo ważne, bo nie wiadomo dlaczego. Ja już dzisiaj wiem, bo jakby po rozmowach z wieloma psychologami dowiedziałem się, że nawet możemy to udowodnić, że jeżeli, wiecie, że jeżeli mamy, ktoś nam pozwala dokończyć, to nie wiadomo dlaczego mamy taki stan, że tak naprawdę ten ktoś nas zrozumiał, usłyszał. Wiecie, tak bardzo w ogóle nam w życiu brakuje osób, które usiadły koło nas, nie mówiły, tylko się w nas wsłuchały, tak? Nie dopytywały o to nie swoje. To słuchanie się do końca też jest bardzo ważne z dwóch pozostałych, za chwilkę powiem o tych powodów, to jest taki błąd atrybucji, który popełniamy i bardzo często odpowiadamy na to, o co dzieci nas w ogóle nie pytają, ale jest jeszcze jedna taka rzecz, to jest przedskoczek. Czym jest przedskoczek? Przedskoczek, wiecie, no pozwoliłem sobie na tą metaforę, bo mniej więcej kojarzymy, czym są skoki narciarskie, prawda? Kojarzymy? Tak, świetnie, Małysza, Adama, albo jeszcze innych naszych cudownych zawodników. Więc wiecie, więc przedskoczek jest takim zawodnikiem, który rusza przed zawodami głównymi, nie jest sklasyfikowany, on rusza, skacze na tej skoczni i wiecie, i on ma sprawdzić, czy teren jest bezpieczny, czy skocznia jest dobrze przygotowana, czy wszystko tu jest w porządku. Więc wyskakuje kilku takich zawodników, żeby sprawdzać, czy jest wszystko w porządku. I powiem wam, tak samo dzieje się z tymi naszymi kochanymi dzieciakami, że one wypuszczają, jeżeli mają jakiś bardzo ważny temat, to tak naprawdę wypuszczają tego przedskoczka, tak? Tego przedskoczka, który ma sprawdzić, czy jest szansa, żeby poruszyć temat główny. Jeżeli poruszamy ten temat główny, jeżeli my zaczniemy łapać tego przedskoczka i go zaczniemy dusić, czyli wiecie, w locie go zadusimy, ale ja już wiem, co chcesz mówić. A przecież jak ja mogę temat nie wiedzieć, jak ja swoje dziecko znam od tylu lat? Dlaczego? Jak ty myślisz? Jak ja mogę nie wiedzieć? Co ty mi sugerujesz, to o czym mówię? Co ty mi sugerujesz, że złą mamą jestem? Złym tatą jestem? Nie, ja niczego nie sugeruję. Ja absolutnie niczego nie ujmuję nam. Ja już na początku zaznaczyłem, że jesteśmy cudownymi rodzicami, więc taki mały mój apel, żebyśmy się absolutnie tym, co będę mówił, to jest kwestia mojej nieumiejętności przekazywania informacji, żebyście się nie dali absolutnie oskarżyć, tylko żebyście łapali refleksję. Dobrze? Na to się umówmy, że jakby coś was oskarżyło, to generalnie tego nie dotykamy, bo ta informacja, te niektóre wiadomości mogą gdzieś tam mocno weryfikować w naszym rodzicielstwie. I tu nie chodzi o to, że ktoś nas właśnie pokazuje nam palcem to źle, to dobrze, tylko żebym ja miał taką refleksję, kurczę, może warto byłoby zwrócić uwagę na coś innego. Dlatego, że ta wiedza, wiecie, ta wiedza o dzieciaków działa naprawdę niesamowite rzeczy. Dużo dobrych rzeczy się zadziało w ogóle w relacjach i wiem, czego jesteśmy świadkiem i w okienku, i w pracując z rodzicami, więc was bardzo mocno zachęcam. Więc umawiamy się na początek, żebyśmy, my zawsze mówimy, że potrzebujemy takich mentalnych klamerek, wiecie, że te klamerki powinniśmy sobie wbijać w uda, tak, żebyśmy wytrzymali, jak nasze dzieci nieraz mówią. Jedna mama powiedziała: Tomek, klamerki mi jest imadło potrzebne, więc niezależnie od tego, co ci jest potrzebne, czy klamerki, czy imadło, to miej coś pod ręką mentalnego, żeby sobie wbić w udo, jak dziecko nasze kochane zaczyna mówić, albo zaczyna mówić do nas w taki sposób, który nie jest takim, jaki byśmy oczekiwali, to zanim się do tego odniesiesz, bardzo ważne jest to, żebyś zrozumiał, co dziecko mówi. To jest właśnie drugi punkt tego fundamentu. To są takie dwa R w tym fundamencie. Pierwsze to są nasze racje. Wiecie, w tych naszych racjach o co chodzi? O to chodzi, że my bardzo często odnosimy się do tego, co słyszymy od naszych dzieci, nie pozwalając im wytłumaczyć, nie pozwalając sobie wytłumaczyć tego, co tak naprawdę chciały powiedzieć. Więc reagujemy na słowa. A ja chciałbym was jakby zachęcić do tego, żeby nie reagować na słowa, żeby troszeczkę podważać te słowa, żeby troszeczkę iść na przekór temu, co nam podpowiada nasz kochany mózg, który wyświetla nam obrazy, bo dzisiaj, jeżeli użyjemy jakiegoś słowa, na przykład dam wam taki przykład, właśnie to jest a propos tych mojej umiejętności. Jeżeli dzisiaj dziecko mówi do mnie: jestem głupi, mamo, to co my robimy? Nie!
jesteś. Nie w życiu nie jesteś. Jesteś mądrym, cudownym, wspaniałym dzieckiem. No, dobra, nie rozumiesz. Wiecie, i co my robimy? Właśnie to jest taki przykład reakcji na słowa. Ja nie mówię, żeby nie mówić, że nie jesteś, tak? Czyli, a, może w sumie, wiesz co, tak się zastanowię. W sumie, chyba trochę w tym prawdy jest, więc się nie będę upierał, tak? Tak też nie reagujemy oczywiście, tak? Tu nie chodzi o to, żebyśmy w ten sposób reagowali. Tu chodzi o to tylko, żebyśmy przestali jakby reagować na słowa, bo dziecko przez to, mamo, jestem głupio, jestem do niczego, jestem niefajny, jestem taki, śmaki, owaki, nam coś innego komunikuje. Komunikuje nam coś, co jest pod spodem. To jest przedskocze, który ma sprawdzić, czy my znowu go udusimy w locie i zaczniemy reagować. Ale nie, nie jesteś, w ogóle nie mów takich rzeczy, nie możesz, zobacz, nie mów takich rzeczy pod moim dachem. Nie wolno tak mówić, to grzech tak mówić. I wiecie, te wszystkie nasze akcje, nie mów tak o sobie. A dziecko nie wie, jak nam to powiedzieć. Więc używa takich słów, haczyków, które mają nas troszeczkę ruszyć, zachęcić do ciekawości. A my mówimy, nie jesteś. Nie jesteś, nie mów tak, zobacz, jesteś mądry. I dziecko ma takie wrażenie. Więc jak pytać, żeby usłyszeć to, co pod słowami? Ja za chwileczkę o tym będę mówił, ale taka bardzo ważna rzecz, żebyśmy na sekundkę mieli taką refleksję, że być może nie warto łapać te słowa i się do nich odnosić, chcąc ratować dziecko, bo może dziecko właśnie przez ten komunikat potrzebuje ratunku, ale nie w zapewnieniu go tego, że wszystko będzie. Mamo, denerwuje się. Nie ma czym! Nie ma czym! No jak, po co? Nie ma czym! Wyluzuj! Rozumiecie, o czym mówię, tak? To są takie, wybaczcie, że ja w takiej formie prześmiewczej troszeczkę to o tym mówię, ale wiem, że jestem któryś z kolei i za chwilkę będzie przerwa. Chodzi o to, że, ale my tu cały czas o bardzo poważnych rzeczach mówimy, tak? Żeby ta forma was nie zwiodła, bo my reagujemy. A jakbyśmy się zachowali, gdyby nie reagować? Zaraz mam nadzieję, że złapiemy taką refleksję, więc nie ma czym. Wiecie, jak dziecko mówi przy mniejszych dzieciach, mamo, boję się burzy, to co my mówimy? Nie ma się czego bać. Mama też się boi, tak? O Boże, mama się boi, ja się boję, czyli mama przeżywa to, co ja, to nie będę dokładał, nie? To w ogóle, o mamo, to kocham cię, w ogóle nie będę mówił o sobie, pogadajmy o tobie. Dziecko niestety przejmuje od razu na nas tą reakcję, więc mama też się bała. I wiecie, pod kątem tego właśnie bała, bo jak zadam wam takie pytanie, bo to z tym pytaniem jeszcze sobie będziemy pracowali, właśnie jak często my zakładamy, że wiemy, co dziecko mówi. I tutaj chodzi o to, że my odpowiadamy, a tak naprawdę dobrym stwierdzeniem może byłoby powiedzenie, masz prawo się bać, jest okej. Gdybyś mnie potrzebował, to jestem tutaj, tak jak mnie potrzebujesz. Ale Tomek, ja tak nie będę mówił, to nie jest po mojemu. No to mów po twojemu, ważne, żeby z serca. Nie? Żeby nie reagować, bo być może dziecko nam próbuje coś przekazać, a my nie do końca wiemy, co to takiego jest. Więc reagujemy na te słowa, chcąc pocieszyć, ratować, no bo jak być, jak nie ratować? No kto ma wiedzieć, jak ratować, jak nie rodzic? No i tutaj jest drugie R, które jest dużo bardziej wymagające. Mam nadzieję, że ja trzymam mikrofon, że nie macie swoich, bo mogą w moją stronę polecieć. Więc tutaj chodzi o, tutaj jest bardzo ważne, nie daj się oskarżyć, tylko łap refleksję. Drugim R jest coś takiego, kiedy Andoni zadał mi pytanie, mówi, Tomek, dam ci teraz taką fajną metodę. Przypominam, to było w momentach, kiedy moje ego się nie mieściło od takich sal, tak? Dam ci taką metodę, w której będziesz mógł pozbyć się z życia ludzi, których nie lubisz, ale zrobisz to tak kulturalnie. Ja mówię, dawaj Antoni, dobra metoda, będę tak robił. No mówi, dobra, no to ci dam. Ja mówię, on wiedział, jak wiecie, do takiego cymbałka, jakim byłem mówić, nie? Żeby on w ogóle załapał, on musiał mówić mi o metodach, o technikach, a ja dzisiaj mam nadzieję, że rozumiecie, że mówimy o świadomości w rozmowie. Więc ja mówię, co trzeba zrobić Antoni, żeby ode mnie ludzie odeszli, żeby to zrobić tak kulturalnie. On mówi, zadbaj o jedną rzecz. Ja mówię, co? On mówi, zacznij im radzić, niepytany, nie wytrzymają, odejdą. Mówię, coś sugerujesz, Antoni? Wiecie, coś, ale o co ci chodzi, Antoni? Wiecie, i ja miałem takie, ale no dobra, no niby śmieszne, ale powiedz mi, o co chodzi, bo nie wyłapuję tutaj tej metafory twojej. On mówi, to nie metafora, Tomek. Ja mówię, jak nie metafora? Mówi, no to przyjrzyj się. I wiecie, i zadał mi takie dwa pytania, które mnie zmiotły totalnie jakby z powierzchni. On zadał mi pytanie, Tomek, kogo ze swojego życia wyganiasz radami, o które nikt nie prosi? Kogo ze swojego życia wyganiasz dziś radami, o które nikt nie prosi? Wiecie, ja mówię, nikogo, nie? Ja nie radzę, nie pytany, nie? Więc, ale wiecie, jak posiedziałem z tym, to okazało się, że dwie dziewczyny, które najbardziej w życiu kocham, moją córkę, która ma dzisiaj 17 lat, jakim ja byłem ojcem chodzącym dobrą radą, że ona wytrzymała, wiecie, to naprawdę, ten bohater mój. Więc jak dzisiaj mówię, córcia, było ci ciężko, więc wybaczam wszystko, co robisz, więc rozumiem, z czego to... Ale i tak zupełnie poważnie to zobaczcie. I tu nie chodzi o to, żeby nie radzić, bo nasze dzieci bardzo naszych rad potrzebują, bardzo. Bez nich sobie totalnie nie poradzą. Mało biorąc pod uwagę to, jak rozwija się ich mózg, jak sobie, nie wiem, będziecie chcieli się zagłębić w tej cudownej bibliotece, o której tutaj była mowa, zachęcam na przykład, żeby sobie, jeżeli znaleźć jakieś pozycje o tym, jak kształtuje się mózg nastolatka, to wtedy mniej, wiecie, mniej nerwów, więcej zrozumienia, naprawdę.
pomaga, więc zachęcam też, żeby być może te pozycje wziąć pod uwagę, jeżeli tutaj takie dostaniecie. Ale wracając do tych rad, to nie chodzi o to, żebyśmy nie radzili, bo nasze rady są bardzo potrzebne, ale żebyśmy przestali radzić w momencie, kiedy o to nie jesteśmy proszeni. I teraz, ale Tomek, moje dziecko w ogóle mnie nie prosił rady. To o czym z nim rozmawiać? Jak przestanę radzić? Więc właśnie, to jest dobre pytanie. I dzieciaki mówią, panie Tomku, tych rad mniej by się przydało. W ogóle przestańcie radzić. W ogóle jak nie prosimy was, to po co nam radzicie? Ale jak to? Bo wy nie rozumiecie. Przecież my kochamy, my się troszczymy. No przecież jakoś ci muszę to wszystko powiedzieć. No tak, ale jak nie proszę, to po co mi to? No to i wiecie, i tutaj jakby jest ta subtelna różnica między radą, o którą jesteśmy proszeni, a radą, o którą nikt nas nie prosi. To jest właśnie, żeby jak sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo ze swojego życia wygasz radami, o które nikt nie prosi, to być może będziesz miał taką refleksję albo podobną refleksję. U mnie wtedy wyszło właśnie, że córkę i moją żonę, i powiem wam, Antoni jeszcze powiedział mi taką rzecz, mówi, Tomek, wyobraź sobie, że ta rada to jest taka jakby jedna rzecz z jej szafy, którą wkładasz do walizki i ją pakujesz. I ja mówię, to co? Sugerujesz, że odejdzie? On mówi, nie, może cię kocha i wytrzyma. Nie? Ale tu nie chodzi o to, żeby odeszła, tylko chodzi o to, że odejdzie z relacji z tobą. Ja mówię, ale ja ją znam. A ile jesteście? 10 lat jesteśmy po ślubie, znamy się jak łyse konie. I mówi, tak? No? A jakie kwiaty lubi? No jakie głupie pytanie. Róże lubi. Róże lubi, dobra. A czego się ostatnio bała? Ja mówię, Gosia się nie boi. Nie wiedziałem kompletnie. Wiecie, no i wiecie, i zadał mi takich 10 pytań, z którym ja wróciłem do mojego domu i zgadnijcie, na ile odpowiedziałem dobrze. Po 10 latach małżeństwa. Na nie jedno. Zero. Ja tak byłem, Gośka, na złość mi robisz. To niemożliwe. Ty tak specjalnie chcesz mi dopiec za te 10 lat. Nie? I to było coś dla mnie takiego w ogóle, Gośka. Co ty, dlaczego takie? To czemu mi nie powiedziałaś? Wiecie, ja nie mam refleksji, tylko pretensje. Czemu mi nie powiedziałaś? By ci się żyło lepiej. On mówi, tak, próbowałam, ile razy próbowałam. No już nie powiem, jakiego epitetu użyła, ale że jestem uparty niby, ale to ja mówię, to po tacie mam, tak? Mój tato to jest Zygmunt. O nim dzisiaj też będzie mowa, więc moi drodzy, mam nadzieję, że macie taką refleksję a propos tego wsłuchiwania się, że to nie wiedzieć jest lepiej. Okazało się, że ulubione kwiaty mojej żony to tulipany i piwonie. Tą drugą nazwę musiałem długo się uczyć, więc mówię piwonie, dobra, mam, tak? Więc to mi się pamiętanie przez skojarzenia zachęcam, bo to jest bardzo dobra metoda dla naszych dzieciaków, tak samo one są w tym genialne w ogóle. Oczywiście nie mają takich skojarzeń, ale rozumiecie, tutaj chodzi o to, że on mówi, ja mówię, to czemu mi nie powiedziałaś z tymi różami, jak ten głupek jeszcze taki, myślałem, że jestem rycerski, bo generalnie bez okazji ci daję, a ty je brałaś i co, to mogły być tulipany. Wiecie, takie rzeczy, które nam niby unikają. Jak się kocha nasze dzieci, jak nasze dzieci lubią być kochane. Wiecie, te deficyciki, które gdzieś tam nam pokazują przez ich niefajne zachowania. Niegrzeczne, nie lubię tego słowa, aż mi skóra cierpnie, ale myślę, że wtedy wiemy, o czym mówimy. Te nasze niegrzeczne zachowania dzieci, które gdzieś tam są. Przez to wszystko one do nas o coś wołają. I dzisiaj chciałem właśnie przez ten fundament podpowiedzieć nam parę rzeczy. Znaczy dzieciaki, przekazać tylko informacje od dzieciaków, bo podpowiedzieć to za dużo słowa, jakbym sobie przypisywał tą wiedzę. To absolutnie nie jest wiedza, to jest wiedza zebrana od dzieci. Więc ja tutaj tylko jestem takim, wiecie, kurierem, przekaźnikiem, dzień dobry. Tomek, mam kilka informacji, które bardzo nam pomogą, bo wiem, ile dobrego zrobiły w życiu innych ludzi. Więc moi drodzy, więc to drugie R to są rady. My troszeczkę jeszcze to rozbudujemy, więc zauważmy, kiedy radzimy nieproszeni. Dam wam taki przykład z życia mojego z Anią. Nie gniewajcie się, będę zerkał na ten zegarek, żebyśmy o odpowiedniej godzinie skończyli. Więc Ania kiedyś zapytała, tata, wiesz co, no to wiecie, i ona mi, pamiętam, że miała takiego kolegę w podstawówce i ten kolega, nazwijmy go Karol, bo nie pozwoliłem mi powiedzieć, jak ma na imię, ale historię mogę powiedzieć, więc umówmy się, że to był Karol. I on mówi, tata, Karol mi znowu dokuczał. Wiecie, to nie było złośliwe dokuczenie, znaczy on chciał zwrócić na nią swoją uwagę. Nie wiem, jak się w waszych stronach mówi, ale u nas się mówią na to końskie zaloty w podstawówce. Wiecie, o czym mówię, tak? Czyli wiecie, takie szarpanie, takie, no wkurzał dziewczynę, chciał dobrze, ale po prostu no im głębiej, to po prostu pogrążał się. Nie? I ona kiedyś przyszła taka wkurzona do domu. Ja mówię, ale co się stało, córcia? No Karol mi się znowu. Ja mówię, to chcesz pogadać? Nie, nie chcę, tata. No bo z kim? Z ojcem dobrą radą będzie gadała, nie? No komu? Mi powie? No nie powie mi. No co ja od razu powiem? Idziemy na Karola. Szykujemy się. Zrobimy mu... Ja już dorwę, Karol. No pewnie się spodziewała takiej mojej reakcji, no bo kto miałby wiedzieć lepiej, jak nie ojciec. Ojciec wiedział, co trzeba zrobić. Ale pamiętam, że wtedy byłem po tych rozmowach z Antoniem i Antoni zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, żebym właśnie pozwolił dziecku dokończyć zdanie. Czyli ona mówi, ja mówię, to przyszła i tak usiadła koło mnie i zaczyna mi mówić. Ja mówię, no to dobra, nieważne co mówi, mam tu radę swoją, rada i ja siedzimy, czekamy tylko na odpalenie, żeby dać dziecku radę, żeby ją ratować przed tym
tym chłopaczyną Karolem, nie? Który dokuczył mojej córki, więc siedzimy, ja Rada, czekamy średnio, mnie interesuje, co córka mówi, ona coś tam mówi, przeżywa, mówię, coraz bardziej przeżywa, kurczę, patrzę, płacze, mówię, ojej, Ania, płaczesz? Nie płacz, Ania. On mówi, no, bo tata już nie mogę nieraz wytrzymać, naprawdę to mnie denerwuje, wiecie, trochę, więc na chwilę mówię, Rada, poczekaj, bo chyba muszę coś innego zadbać, więc próbuję się w nią słuchać nieumiejętnie, jak wiecie, tak kwadratowo, ale widzę, że jej to pomaga i na końcu, wiecie, i na końcu jej wypowiedzi ona powiedziała i tak siedzi smutna i wiecie, ja mówię, no to teraz czas na Radę, nie? Rada, ale kurczę, nie zapytała mnie o Radę, bo powinno paść to, tata, jak myślisz, co trzeba zrobić? Więc ona nie powiedziała tego słowa, będziemy cierpliwi, poczekamy, może potrzebuje się uspokoić, czekam ja, Rada, ona tak patrzy, wiecie, takie oczy i wiecie, i przyszło mi wtedy do głowy, a ja mówię, że Bóg w takim momencie szturcha, wiecie, mój Tomek, tam. Ja mówię, no dobra, no to co? I on jej zapytałem bardzo kwadratowo, Ania, ale coś ja mógłbym, wiesz, jakoś tak być, coś byś potrzebowała. To mniej więcej tak brzmiało. Stop, coś od ciebie, ja tobie coś. On mówi, tata, przytulić. Ja mówię, przytulić? No, przytulić. Ja mówię, a, przytulić. Dobra, przytulę, nie? Więc według instrukcji przytulam, ale też myślę sobie, dobra, przytulę i zaraz Rada, nie? No bo Rada musi być. Więc przytulam, ta Rada moja czeka, więc ja przytulony do Ani, siedzimy razem, przytulam do moją Anię i wiecie, ten przytulas był nienaturalnie długi. Taki bardzo długi, więc mi było w pewnym momencie niezręcznie. Wiecie, ja wracając do mojego taty Zygmunta, to my jesteśmy, nie wiem, czy u was się tak stosowało przytulasa na oklepywanie nerek, nie? To my, to, u nas tak to mniej więcej wyglądało. Wiecie, ja przyjeżdżałem do taty, mojej mamy nie ma już od 18 lat, więc mówię, my się nie przytuliliśmy kiedyś. Kiedyś to w ogóle była praca, żeby, wiecie, Zygmunt, jak przyjeżdżał do mojego kochanego taty, cudowny człowiek, ja mówię, tato, to może przytulmy się, Tomek, ale mówię, nikt nie widzi, zobacz, w domu jesteśmy, jak chcesz to zamknę drzwi i tak nikogo w domu nie ma. Nie no, w sumie mogę, wiecie, i jego przytulanie wygląda tak. Rączki wsuwałem, tak, w tym momencie jest już, po kilku latach już jest lepszy efekt, bo wiecie, bo rączki już są tak, teraz dbam o to, żeby się, wiecie, zamknęły i poklepywały, ale jak się zaczęły zaklepywać, to widziałem, że tłucze mnie po nerkach, nie, więc to było takie, i to, wiecie, i to nie chodzi o to, ja wróciłem do domu i mówię, Ania, wiesz, jak mnie, mówię, kurczę, ten tato jest taki, oklepuje mnie po tych nerkach w tym przytulasie, a Ania mówi, to robi tak jak ty, ja mówię, ja tak nie robię, ona mówi, robisz, ja mówię, już myślałem, żeby sobie poduszkę włożyć na te nerki, bo mówię, boję się, że mnie odbijesz. Wiecie, tu się okazało, że jak macie taki styl oklepywania, przytulania, to okazuje się, że właśnie, że ja nie byłem, wiecie, ja się bardzo wstydziłem się, źle się w tym czułem. Ja, wiecie, moje ręce tak latały, bo się bałem, nie wiedziałem, co trzeba robić. No dobra, chwila przytulasa, okej, ale dłuższy przytulas. Wiecie, wszystkie badania mówią, że my, dorośli, potrzebujemy od 7 do 11 przytulasów dziennie, żeby prawidłowo się rozwijać. Kto dzisiaj tyle wziął? Tylko zostawcie ludzi z boku na razie, tak? To znaczy, że można, tak? Nie, nie, to nie można. Nie, nie, tylko wrócisz do domu, nadrób, tak? Jeżeli na przykład dzisiaj jakby chodzi o to, że nie, nie, ale wie tam, było na wykładzie, proszę mi tutaj oddać przytulasa, bo ja bym... To nie tak, ale rozumiecie, że my potrzebujemy tyle tych przytulasów i to jest bardzo ważne, ale wracając do tego, to dlaczego, że w tym momencie, kiedy Ania powiedziała przytulić, jak właśnie, wiecie, tak się zachowałem, że ją oklepywałem, nie tylko nerki, ale chyba tam wszystko poszło, więc to chyba nie było najmilsze, ale i tak w niej było dobrze. Później się od niej wiedziałem, że długość przytulasa ma znaczenie, bo im bardziej się kogoś kocha, tym dłużej się do niego przytula. I wiecie, to jest taki cudowny moment, kiedy ona jest prawie równa ze mną. Ja ją trzymam w tym przytulasie już od tamtego momentu, nigdy jej nie puściłem pierwszy. Mimo oklepywania nerek wytrzymuje. Więc on mówi, dobra, tata, wiem. Ja mówię, co nerki? Nie, ostatnio nawet ręce ci nie drżą, nie? Więc wiecie, więc to było takie, dla niej to było takie dobre. I chodzi o to, że ona powiedziała ten przytulas, ja mówię, dobra, przytulas, więc Rada. I ona mówi, dzięki, tata, taka szczęśliwa, idzie do pokoju. Ja mówię, Rada jeszcze jest, moja Rada. Coś najlepszego, co mogłoby cię spotkać, dam ci radę. I idę, wiecie, i ona tak poszła, ja takie, wiecie, takie i myślę sobie, Rada mówi, idź, daj coś ciebie za ojciec. Więc ja mówię, dobra, to pójdę do niej i dam jej tą radę. I wiecie, tak jak taki na bateryjce do drzwi, mówię, nie pytała, ale po co ma się męczyć? Ona była szczęśliwa, jak odchodziła Tomek, ale po co ma się męczyć? Dam jej tą radę, no co mi szkodzi, nic jej nie zaszkodzi, pójdę, dam radę. Wiecie, i tak chodziłem, ale jakoś się udało, jakimś cudem się udało, nie dałem jej tej rady. Później okazało się, że wiecie, że ta rada wtedy nie była potrzebna. Ona nie wiedziała, jak pogadać ze mną, jak sprawić, żeby tata posłuchał, więc ona nie chciała wtedy dzielić się ze mną tymi przeżyciami, które miała z Karolem, ale jak ja zapytałem i ona zobaczyła, że tata jej poświęci czas, to mówi, dobra, nawet jak mi da radę, to przeżyję.
Ona mówi, tata, ja byłem wtedy gotowy, że będę cię powstrzymywała, żebyś nie pojechał, wiecie, tego Karola tam. Więc mimo tego, że nie da mi tej rady, będzie mi to dawał radę, to poświęci mi czas, da mi uwagę. Tata, ja nawet wtedy u przytulasia nie myślałem, że dasz mi taką szansę, żeby się przytulić, bo ty mnie nie przytulałeś. Ja mówię, nie przesadzaj. Ona mówi, nie przesadzałam. Wiecie, wtedy chodziło jej o to dwie rzeczy, które mało było, znaczy dla mnie było najistotniejsze. Ona sobie poradziła z tym Karolem, radziła sobie. Akurat miała dzień, gdzie ją naprawdę mocno wkurzył, ale nie miała ochoty wtedy dzielić się z tym tatą. Ale podzieliła się dlatego, że były deficyty, których ja wtedy nie widziałem, nie zapełniałem. Ona sobie od razu się poczęstowała tymi dwoma i była gotowa nawet ponieść, wiecie, poświęcić się, usłyszeć moją radę, której nie było w ogóle potrzeby, żeby jej dawać. Więc zachęcam was do tego, moi drodzy, żeby może te dwa ery, jak są, żeby te rady, może nie tak szybko, bo możecie przegapić coś, na przykład deficyt, który ma jakieś dzieciak kochany, taki pod kątem deficytu tego, że można, zanim się da radę, nie wiem, może przytulić, może pobyć. Czyli zbudować przestrzeń, tak już z takiego praktycznego punktu widzenia do tego, żeby dziecko miało świadomość, że po pierwsze, jak mówi, to nie przerywam, tak? Czyli jak mówi, to nie przerywam, czyli staram się trzymać tutaj wszystko tak, żeby nie przerwać, bo zdaję sobie sprawę, że może pójść przez skoczek, jak zaatakuje przed skoczka, na przykład radą, o którą nikt nie prosi, to moje dziecko przerwie i się wycofa, a są w tym kreatywnie cudowne. One wiedzą naprawdę, jak się wycofać, tak żebyśmy się nawet nie zorientowali, żebyśmy mieli takie poczucie, o, jaki ze mnie, jak podzieliła się ze mną, Gosia, słyszałaś, podzieliła się ze mną. No, ona wycofała się, mówi, ty pacanku, wycofała się, poszła, bo gadałeś w kółko i dokończyłaś zdanie, zanim wykończałeś te jej wypowiedzi, więc na to należy zwrócić uwagę. I później druga rzecz jest taka właśnie a propos tych racji, żebyśmy nauczyli się nie reagować na słowa, tylko byli ciekawi, dlaczego te słowa padają. Pamiętacie, racja, jestem głupi. Nie odpowiadaj na słowo, tylko zapytaj. Dlaczego? Znaczy, jak zapytać, jeszcze będziemy za chwileczkę o tym mówili, bo to każdy z was będzie pytał pewnie po swojemu, ale może nie reaguj, tylko zapytaj się dlaczego, znaczy bądź ciekawy, może jak zapytać się, to pytajcie z serca, ale bądź ciekawy, dlaczego dziecko tak widzi siebie, a nie uspokajaj go, że tak nie jest, bo ono uspokajanie nie potrzebuje, ono potrzebuje rozmowy. Bądź ciekawy, dlaczego na przykład jestem głupi, świat jest do kitu, nie ma sensu żyć, dlaczego, ale co ty opowiadasz, nie mów tak o sobie. Nie, może jakby w dobrym momencie zapytaj, dlaczego ono tak widzi tą sytuację, ten świat, albo to, co się tam gdzieś dzieje. Dla dzieci to jest bardzo ważne, moi drodzy. Trzecia rzecz, jeszcze dosłownie 5 minut, 10, tak, i będziemy mieli przerwę, więc tak dla tych, którzy już mówią, ale ja w ogóle nie wiem, poczekam, wyjdę, poczekaj, tak, więc już 10 minut i będzie po wszystkim. Do 13? Dobrze. To nie 45 minut. Dobrze, to w takim razie umówmy się, że tak jak już się słowo rzekło, to gdzieś tak za 15 minut skończymy i najwyżej drugą część będę miał dłuższą, żebyście sobie mogli odpocząć na przerwie, dobrze? Więc druga rzecz jest tak, druga rzecz to są te dwa R. Trzecia rzecz, o której dzieci mówią, to z czym kojarzy się dziecku twoja obecność? Z czym ani się kojarzy moja obecność? I tutaj nie zadajemy pytania tego dzieciom, tylko po prostu przyglądamy się. Bo dzieci bardzo często mówią o takich sytuacjach, że my zachowujemy się dorośli, jakbyśmy mieli taki etap, wiecie, zgadywania, w ogóle pytania ich, zaczepiania ich słownie, nie pozwalamy im przejść i być w ciszy, chyba że one się wycofują, czyli nie pozwalamy im być cicho, tylko albo przy nich cicho, tylko na przykład dziecko idzie, a my mówimy, są nakazy, zakazy, przypomnienia, upomnienia, tak, czyli widzimy dziecko, posprzątałeś, pamiętałeś, zrobiłeś, wyniosłeś śmieci, pies wyprowadzony, lekcje odrobione, a miałeś sprawdzian. Kiedy miałeś sprawdzian? Już sprawdzam, kiedy miałeś sprawdzian? Więc rozumiecie, to jest też forma jakby rozmowy z dzieckiem, bo na przykład jak pytamy, co było w szkole, odpowiada dobrze, więc próbujemy jakoś z nim podtrzymać dialog. Zrobiłeś, załatwiłeś. I tutaj chodzi o to, żebym, ja nie chciałbym, żebyśmy nie przypominali tego dzieciom, bo dla dzieci to jest bardzo ważne i znowu nie poradzą sobie bez tych naszych przypomnień. Też zachęcam, żeby się zapoznać z taką literaturą, dlaczego tak się dzieje pod kątem budowy gdzieś tam mózgu, ale powiem tak, że po prostu potrzebują tych naszych przypomnień, ale jeżeli byście sobie zrobili taki test dla siebie, żebyście jak na przykład 10 razy, 9 razy doradzicie swojemu dziecku, widzicie go, pamiętałeś, wyniosłeś, wyprowadziłeś psa, pralka załadowana, tam wyładowana, naczynia umyte, nie wiem, coś tam zrobione koło siebie, dom, pokój posprzątany, no to jak masz takich 9 przypomnień, to 10 podaruj sobie. Tak? Czyli generalnie pozwól dziecku przejść, nie zahaczając go słownie. Tomek, ja nie dam rady, nie wytrzymam. Odwróć się, nie wiem, do ściany się odwrócicie dziecko, odwróć się do ściany. Ja oczywiście przesadzam, rozumiecie, bo niektórzy mówią, Tomek, ja nie wytrzymam, ja próbowałem, nie wytrzymam, nie daję rady. No, po prostu mi się samo to mówi, ja nie daję rady. Jak my pracujemy z rodzicami, to próbujemy różnych technik takich, gdzie ono pozwoli dziecku przejść, żeby nie dotykać go słownie, tak? Czyli przychodzi dziecko, ja mówię, Boże, mamy takie, wiecie, takie piłeczki.
takie małe, relaksujące, więc w kieszeni gdzieś rodzice gniotą te piłeczki, wiedzą, że wtedy to jest 9. raz. Ktoś mówi, Tomek, 9 razy mam 9 kresek, 10. raz, jak nie zagadać. Ja mówię, to nie musi być typowo 10. raz, ale celuj tak, bo nieraz ci się nie uda. I tutaj znowu, żebyśmy, dlaczego o tym mówimy? No właśnie dlatego, że dzieci bardzo tego potrzebują, żeby, bardzo potrzebują nas nieraz w ciszy. Wiecie, w ciszy. Wyobrażam, nie dlatego, że się do siebie nie odzywamy, tak? Tylko w ciszy, że mogą usiąść, pobyć i my dajemy taką przestrzeń w domu, o której Bogdan już wspominał, przestrzeń, do której się wraca i w której można doświadczyć wszystkiego, tak? Na pewno nie doświadczę rad, o której nikt nie prosił, na pewno nikt mi nie będzie przerywał zdania, na pewno jak będę potrzebował ciszy, to ktoś to uszanuje. A musimy wiedzieć, że dzieciaki w wieku 14-16 lat potrzebują co najmniej 2 godzin, a my je, wiecie, wyciągamy, ty 20 minut siedzi, pewnie na komórze siedzi, wejdź tam, zobacz. I ono jakby potrzebuje tych 2-3 godzin, nie mówię, że pod rząd, 2-3 godzin do takiego prawidłowego rozwoju, więc też nie musimy się jakby tym przejmować ani martwić, one po prostu gdzieś tam próbują, ale z drugiej strony Tomek, ale ono jak przychodzi ze szkoły, to wchodzi do pokoju i już nie wychodzi i w ogóle tak średnio rozmawiamy, nie da się rozmawiać, bo to są takie, wkurza mnie bardziej. To też o tym powiemy, ale to jest właśnie efekt złamania fundamentu, czyli tego, że przerywałeś. Wiecie, Antoni kiedyś powiedział bardzo brutalne zdanie, z którym ja się kiedyś nie zdawałem. Mówi, Tomek, od Ani dostaniesz tylko to, co jej dasz, nic więcej niż mnie. Nie to, co jej będziesz mówił, tylko to, co jej dasz w swoim zachowaniu. Więc jak ona, ja mówię, ale to tak nie okej, więc jeżeli było przerywane twoje dziecko, tak, myślę, że nie ma sensu ci czegokolwiek mówić, bo przerwiesz, bo doradzisz zbyt szybko, niepytany. Nigdy nie przychodziło porada, tę radę zawsze chlap masz, żeby, bo męczy, chodzi za mną, przecież no co z tą radą zrobić? Wiecie, uwolnijcie rady, o które nikt nie prosił, naprawdę to robi dużo dobrej roboty. Więc załamany fundament jest efektem załamanego fundamentu, właśnie przerywania tych rad, o które nikt nie prosi, jest to, że dziecko wycofuje się, chowa się coraz bardziej w swoim świecie. My dorośli nazwaliśmy to efektem, wiecie, dojrzewa, bunt nastolatków. Nie ma czegoś takiego, moi drodzy. Ja wiem, że teraz literatura literaturą, ale nie ma czegoś takiego. Wymyśliliśmy sobie my dorośli to dlatego, żeby, że nam się po prostu, ja teraz powiem coś może brutalnego, ale nie daj się oskarżyć, tylko łap refleksję, nie mamy czasu wsłuchać się w nasze dzieci po prostu. Robimy to po swojemu, miksując pytanie, jak było w szkole, dobra, nie o szkołę, to o przerwę zapytam, co przeżyłeś na przerwie? Nie o przerwę, dobra, to może... Co przeżyłeś w drodze do domu? Przeżyłeś dzisiaj coś nowego? Nauczyłeś się może czegoś nowego? Kombinujemy z tymi pytaniami, a wiecie, a dzieciaki mówią, ej, a może byście nas zapytali, o co pytać? Tak? To tak można? No, ale głupio tak, bo jestem twoim rodzicem. Tak mam cię zapytać, jak z tobą rozmawiać, jak cię pytać, jak z tobą być w tej rozmowie? Nie, kto by miał na to czas? Jak było w szkole? Dobrze, to dobrze. Ja nie mówię, żebyśmy nie pytali, bo to nieraz jest rytuał, bo nieraz przestaniecie pytać i wasze dziecko podejdzie i mówi, mamo, coś się stało? Wiecie, dzieci na to reagują różnie. Mówią na przykład, coś się stało, jesteś chora. Wiecie, dzieci nieraz na takie pytania, które z którymi my pracujemy, mówią, mamo, rozstajecie się, tak? Wiecie, więc mama nagle, albo tata próbuje być, wiecie, taki dobry dla dziecka i nagle mamy takie hasła dzieci, bo dzieci nie wiedzą, co się dzieje, dlatego tak ważne jest, żeby wylewać stomatologa, o którym za chwileczkę jeszcze powiemy i podpowiemy wam, w jaki sposób być z dziećmi, żeby one otwierały się na tematy, które są dzisiaj trudne. Czyli przypomnijmy sobie, pierwsza rzecz, o którą warto zadbać w fundamencie, to... Nie wszyscy naraz mam pogłos w sali, to jest duża sala, tak? Więc mam pogłos, nie słyszę. Jeszcze raz zadam pytanie. Pierwsza rzecz z fundamentu to? Tak. Dlaczego to jest ważne? No właśnie, dlaczego to jest ważne? Tak, a pamiętacie, co mówiłem o tym takim przeświadczeniu dzieciaka, co ma w głowie, co tam się u niego w głowie dzieje, dlaczego to jest tak ważne, co Ania mi mówiła, dlaczego ważne jest tak, że się wygada. Robimy sobie komu dobrze? Dziecku dobrze czy sobie dobrze? I dziecku i sobie, bo generalnie my mamy takie wrażenie, że dziecko ma taką tendencję do tego, że ono wtedy jest bardziej usłyszane, a my wiemy dokładnie, o co chodzi i generalnie po tym przedskoczku może dojść do tego, że dziecko zacznie się dzielić trudnymi tematami. Drugi punkt fundamentu to był jaki? Racja i rady. Pamiętacie, racja, czyli w kontekście nie odnoś się do słów, tylko bądź ciekawy, dlaczego padają, i rady, może nie dawaj rady, o które nikt nie prosi. Trzeci punkt. Brawo, co nagrywa. Z czym kojarzy się dziecku twoja obecność? Czyli pamiętaj, 1 na 10 razy dasz radę? Jak nie klamerki? Przepraszam, ja sobie pozwolę mówić do was na ty, a nie zapytałem na to zgodę. Po prostu brak wychowania. To ja może zapytam.
Czy tak, tak, ktoś powie, teraz przeproś. Przepraszam. Ja naprawdę przepraszam, ale drodzy Państwo, czy ja tak sobie pozwalam przejść na to, mam nadzieję, że się nikt się nie gniewa. Ja na korytarzu już będę do Państwa na pani mówił, tak? Ale mi tak nieraz się lepiej mówi. Moja żona mówi, że za dużo czasu z młodymi, dlatego te, jakby to, no mam nadzieję, że nie razić to Państwa. Powinienem o to poprosić na początku i być właśnie, ale po prostu no gapa ze mnie. Gapa, przepraszam Was za to najmocniej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja sobie pozwalam tu na absolutnie, jak tam będziecie chcieli, ja podejdę i powiem, ej, coś, jak Ci się podobało, ty powiesz, na pan do mnie. Ja mówię, dobra, proszę pana, jak panu się podobało, więc ja tam o to zadbam, dobrze? Więc jeszcze raz, czyli to jest ta trzecia rzecz, czyli to są, to jest to, z czym kojarzy się dziecko. Moja obecność zachęca do tego, dlatego, że my tutaj te fundamenty jakby budujemy przestrzeń do tego, że dziecko może wrócić do tego fundamentu i naprawdę otworzyć się w tym fundamencie i musi mieć takie doświadczenie, że ono ma miejsce, do którego może przyjść, gdzie nie będzie mu przerywane, radzone, gdzie jak on będzie mówił, że jest źle, to nie będziesz mówił, że jest dobrze, tylko zrozumiesz, dlaczego tak mówi, albo będziesz próbował zrozumieć, uczył się tego, jak zrozumieć, że jest dobrze. No i czwarty punkt przed przerwą, to jest dobry moment, to jest worek słów niewypowiedzianych. Bogdan już o tym wspominał. To są te wszystkie słowa, wiecie, które trzymamy na kiedyś, tak? Bo ja kiedyś, powiem Wam, pracując w tym świecie jeszcze korporacyjnym z osobami, z prezesami bardzo dużych firm, bardzo często słyszałem coś takiego, Tomek, dzisiaj oddałbym 2-3 moje spółki, żeby raz od ojca usłyszeć, synu, byłem z Ciebie dumny. Synu, byłem z Ciebie dumny. Mówię, dzisiaj już nie usłyszę, nie wiem, jak to smakuje. Więc wiecie, więc ten worek słów niewypowiedzianych, to są te dobre słowa, które my trzymamy, wiecie, jak na łoże śmierci, nie? Wtedy Ci powiem, że jakim byłeś dla mnie, niektórzy mają szansę to powiedzieć, niektórzy nie. Ja troszeczkę to prześmiewam, ale ten worek słów niewypowiedzianych jest bardzo ważny dla naszych dzieci, one budują. Wiecie, każdego rana, jak nasze dzieciaki wychodzą do szkoły, mamy na to szansę. Antoni kiedyś powiedział, znowu zadał mi takie pytanie, mówi, Tomek, wiesz, ile ludzie wypowiadają słów każdego dnia? Ja mówię, nie wiem, Antonio. Mówi, między 11 a 14 tysięcy. Ja mówię, dobra, okej, co z tego? Mówi, mam do Ciebie pytanie i to pytanie chciałbym dzisiaj Wam zadać. Tylko pamiętajcie, nie dajemy się co zrobić? Oskarżyć, tylko łapiemy dobrze. Więc i za to mocno trzymam kciuki przy tym pytaniu, tak? Więc Antoni mnie zapytał, Tomek, skoro wczoraj wypowiedziałeś 10 tysięcy słów, to iloma z tych słów wczoraj wzmocniłeś swoich bliskich? Ja mówię, wczoraj się przyszła konferencja, to nie musisz mnie zrozumieć, nie było czasu. Dobra, a przedwczoraj to będzie 20 tysięcy słów. Ja mówię, coś tam powiedziałem chyba, no ale co powiedziałeś? No nie czepiaj się, coś powiedziałem. A 3 dni temu to będzie 30 tysięcy słów. Ja mówię, nie czepiaj się człowieku, jesteś nic nie rozumiesz z życia, w ogóle nie czepiaj się, nie wtrącaj się w moje życie, wyszedłem i trzasnąłem drzwiami. Antoni został, wiedział w jakim stanie ja wtedy jestem. Tak, on nazwał to głuchozą, nie? Więc ja w stanie głuchozy mojej wyszedłem i powiem Wam, wróciłem i zacząłem o tym myśleć, jak to jest ważne. Powiem Wam, pamiętam, jak wstydziłem się powiedzieć mojej córce, że ją kocham, bo ja jej dawno nie mówiłem i nie wiedziałem, jak jej to powiedzieć. Po prostu nie wiedziałem. Siadłem na plecach i mówię, Ania, bo ja chciałem Ci coś powiedzieć, bo musisz wiedzieć, to co, tata, co? No, musisz wiedzieć, że wiesz, kocham się chyba, wiesz, rozumiem. Wyobraźcie sobie mnie w tym stanie, nie? Ja kocham, no. On mówi, co? I ja wtedy, wiecie, powiedziałem, mówię, nie wiem, córce, czy wiesz, ale zawsze chciałem mieć taką córkę jak ty. Ona mówi, tata, nie wiedziałam. Kuźwa, miała 9 lat. Nie wiedziała. Ja mówię, naprawdę, jak mogłaś nie wiedzieć? Przecież ci pokazywałem, byłem z tobą, przecież byłem, co ty? I wtedy przyszło mi... Zamknij się, Tomek. Zamknij się. Powiedziała ci, koniec. Ja mówię, dobra, okej, to ja będę ci częścią. Mówi, ona mówi, tata, przydałoby się. Mówię, dobra. I wiecie, pamiętam moc tego uścisku. Pamiętam ślad, który został mi na szyi. Szkoda, że zniknął. Bo to był najmocniejszy przytulas i wzruszenie, jakie przeżyłem. Zobaczcie, my te słowa tak trzymamy trochę. Na później, na jutro, na święta, na coś. No przecież wie Tomek. Przecież gdybym, to my faceci, panowie, mam nadzieję, że jeszcze nie pogniewacie, my nieraz pracujemy z ojcami, mówi, no to przecież chyba jest inteligentną kobietą, skoro żyjemy razem, to wie, nie? Ja mówię, no pewnie tak, ale fajnie byłoby to usłyszeć. A myślisz? Ja mówię, to zapytaj. Edy, ale ja nie umiem, nie? Ja nie umiem. Ja też powiedziałem, Antoni, ja nie wypowiem takich słów, no my tu pokazujemy. Tato mnie nauczył, że pokazuje się, ja jestem od tego, żeby dbać, żeby pokazywać. On mówi, nie o to, żeby mówić. Ja mówię, nie umiem. A on mówi, wypowiedzieć kiedyś kocham? Ja mówię, no chyba skoro z Gosią jesteś, to raczej tak. Czy też na migi pokazałeś, nie? A on mówi, no nie, powiedziałem, no to umiesz mówić. I on powiedział taką cudowną rzecz, nie każ płacić odsetek ani za to, czego nie doświadczyłeś w dzieciństwie. Nie, niech nie płaci. Może nie warto. Ja mówię, no dobra, może nie warto. I pamiętam ten moment i powiem Wam, ja się do niego przygotowałem 2 tygodnie. 2 tygodnie, ja wiecie, to jeszcze nie teraz, muszę się przygotować.